Czeświate, polecam. Czeświate, polecam. Czeświate, polecam. Czeświate, polecam. Dzień dobry, nadszedł ten dzień, nadszedł ten moment, w którym startuje playoff w rozgrywkach Energa Basket Ligi. Drużyna Arget BM Slam Stal w ćwierćfinale, w pierwszej rundzie do trzech wygranych. Walczyć będzie z ekipą Pszczółki Starty Lublin. Pierwsze dwa mecze w Ostrowie Wielkopolskim, środa, 31 dzień marca i piątek, drugi dzień kwietnia. Także będzie się działo, wchodzimy w tą kluczową, najważniejszą fazę tegorocznych rozgrywek. Dzisiaj będziemy opowiadać o tej rywalizacji, będziemy prezentować drużynę z Lublina, ale jeszcze wrócimy trochę do rundy zasadniczej. Tradycyjnie w programie przedmeczowym zapowiadającym rywalizację naszym gościem drugi szkoleniowiec Stalówki Andrzej Urban. Witam bardzo gorąco, Andrzej. Witam wszystkich. Wreszcie, nareszcie zaczynamy playoff. Dreszczyk emocji u Ciebie jest. Ta adrenalina już tam gdzieś buzuje w środku. Jest takie wyczekiwanie na ten pierwszy gwizdek w środowym meczu? Na pewno ten dreszczyk emocji jest przed każdym spotkaniem, ale przed tymi playoffami jest on podwyższony i jest większe natężenie. Na pewno dochodzi taki dodatkowy bodziec, ale to jest jak najbardziej przyjemne. Czeka się na ten moment i po to się trenuje i cały sezon gra, żeby właśnie być w tych playoffach i grać w nich jak najlepiej. Tym bardziej, że przed rokiem nie było playoffów, liga zakończona przez COVID, także ta tęsknota za tą rywalizacją w playoffie jest jeszcze większa i szkoda, jak się rozmawia z zawodnikami, z wami trenerami, wszyscy podkreślają, że to się będzie odbywać cały czas bez kibiców, ale tęsknota za playoffami jest. Na pewno tęsknota za playoffami jest duża. Najprzyjemniejszy moment sezonu, wyczekiwany, a propos kibiców, no to rozmawialiśmy, no jakby byli kibice, to już w ogóle szaleństwo by było. Szaleństwo by było i jeszcze bardziej by było prawdopodobnie czuć to napięcie. No dobrze, drodzy Państwo, no to teraz posłuchajmy trenera Igor Milicic. Porozmawialiśmy przed rozpoczęciem playoffu o drużynie z Lublina i nie tylko, ale o tym wszystkim już teraz. Igor, startują playoffy, czuć już tą adrenalinę, czuć już ten dreszczyk emocji, co tam siedzi w środku? Na pewno to jest część sezonu, na którą się przygotowaliśmy od dłuższego czasu. Zawodnicy czekają na to z niecierpliwieniem. Jesteśmy gotowi, ile mogliśmy być gotowi. Myślę, że wykonaliśmy sporo pracy, teraz zostaje to pokazać na boisku i zobaczyć, czy to będzie wystarczające. No właśnie, tym bardziej, że te playoffy wracają po tej przerwie. Przed rokiem nie było playoffów, także podejrzewam, że wszyscy są spragnieni tej gry o tą stawkę w playoffie. Dokładnie. To jest, powiedzmy, już 2 lata minęło od ostatnich playoffów. Chociaż niektórzy nie mieli tych playoffów w ogóle przez dłuższy czas. Jest to gra trochę inna niż zwykle. Na pewno trzeba być bardziej skupiony. Natomiast to tak samo, ta sama koszykówka, te same założenia, tylko odpowiedzialność jest trochę większa. No właśnie, to czym są te playoffy? Co jest najważniejsze, najistotniejsze w playoffach? Trzeba od pierwszej do ostatniej minuty grać tą samą intensywnością, być odpowiedzialny za to, co się dzieje w ataku, odpowiedzialny taktycznie. I do tego na pewno jest energia, którą każdy musi włożyć, jakby to był ostatni mecz. Bardzo dobrze zagraliśmy w tej bańce, wcześniej wygraliśmy z Zastalem. Takie wejście do playoffów to podbudowuje zespół? Jest dużo pewności siebie? Na pewno to jest już zapomniane. W nas buduje nasza praca, którą wykonaliśmy. Na pewno przez tą pracę czułem się mocny, silny i taktycznie przygotowany. To jest coś, co napawa nas optymizmem, natomiast od pierwszej minuty trzeba grać mocno i wszystko, co było wcześniej, nie jest istotne. To jeszcze jedno pytanie. Jakim rywalem będzie zespół z Lublina? Jakiej ty się serii spodziewasz? Bardzo twarde fizyczną walkę. Mam nadzieję, że to nie pójdzie w rugby. To jest wciąż koszykówka, natomiast jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi fizycznie, psychicznie, mentalnie, taktycznie. Pod każdym względem jesteśmy gotowi. Tak jak powiedziałem, zobaczymy, czy to będzie wystarczające.
Tyle szkoleniowiec Arget BM Slam Stal. My kończymy rundę zasadniczą na trzeciej pozycji z dorobkiem 20 wygranych i 10 porażek. Dużo się działo w tej rundzie zasadniczej z naszym udziałem. Wiele różnych momentów. Ty co najbardziej pamiętasz? Zwycięski mecz z Anvilem? Na pewno to mi utkwiło w pamięci, ale wiele różnych momentów. Mieliśmy dobre momenty, mieliśmy słabsze momenty. Był bilans 8-7, gdzie balansowaliśmy na pograniczu być w playoffach albo nie być w playoffach, czy być w ósemce albo nie być w ósemce, bo playoffy są dopiero po zakończeniu sezonu, a kończymy na trzecim miejscu, to myślę, że w przebiegu całego sezonu jest to dobre miejsce. Ale trochę niedosytu było, że to nie udało się skoczyć na to drugie miejsce, bo tam był taki moment, w którym Igor Milicic w styczniu powiedział, że panowie robimy wszystko, żeby sięgnąć po to drugie miejsce. Kończymy na trzecim, czyli jakieś takie trochę żalu było, czy nie? Zależy jak na to spojrzeć, jak spojrzymy na to, jak gdzieś tam mieliśmy serię, wygrywaliśmy i chcieliśmy łapać tą górę jak najwyżej, to na pewno jakiś tam drobny niedosyt jest, ale w perspektywie całego sezonu, pierwszej rundy myślę, że to jest dobry wynik, dobry prognostyk przed najważniejszą częścią sezonu i nie ma tego rozpatrywać w kontekście, czy jest żal, czy go nie ma. Dobra, w którym elemencie zespół poczynił największy postęp od momentu, kiedy pracujecie wspólnie z trenerem Milicicem? Z czego jesteście najbardziej zadowoleni? Myślę, że ogólnie pojętą organizację gry, zarówno w obronie, jak i w ataku, to do tego doszła intensywność. To takie dwie ogólnopojęte tezy, bo tych elementów zmiennych, które się zmieniły, było po prostu dużo, ale przede wszystkim organizacja gry zarówno w obronie, jak i w ataku, jak i intensywność. A coś przygotowaliśmy na play-offy? Coś nowego? Na pewno to nie jest tak, że ktoś, jakikolwiek zespół przygotowuje na play-offy coś i nagle się okazuje, że gra całkowicie inną koszykówkę. Można dodać jakiś drobny element, na pewno są pojedyncze rzeczy jakieś pododawane, ale to nie jest tak, że przychodzisz na play-offy i całkowicie coś zmieniasz, system gry w obronie czy w ataku. To tak po prostu nie funkcjonuje. To play-offy to jest to, co się wypracowało przez cały sezon, czy przez jakiś tam okres. Nie da się tak, że robisz pstryk i zmienisz na jednym treningu całkowicie zespół. Tym bardziej, że to też jest cały proces, tak? Budowa zespołu, budowa drużyny, budowa jakiejś tam pewności siebie zawodników, to jest cały proces i po prostu uważam, że błędem by było zmienianie tego, co jest budowane przez długi okres. No dobrze, drodzy Państwo, a teraz za moment posłuchamy Jarosława Mokrosa i na początek cofniemy się do końcówki stycznia, do tego przegranego meczu we Wrocławiu, bo tam z udziałem Jarka miała miejsce bardzo ważna akcja w samej końcówce tego spotkania, kiedy już niestety było wiadomo, że nasza drużyna przegra z WKS-em, kiedy WKS prowadził różnicą 4 punktów, równo z końcową syreną mieliśmy trafienie z dystansu za 3 punkty w wykonaniu Jarosława Mokrosa i jak się okazuje, bardzo ważny rzut, bowiem w bilansie bezpośrednich meczów byliśmy lepsi dzięki temu od ekipy Śląska i dzięki temu ostatecznie przy tej wyrównanej ścisku tym dużym w tabeli wskoczyliśmy na to trzecie miejsce, także jak to potwierdza najlepiej, że każda akcja, każda sekunda na parkiecie w dalszej perspektywie może mieć kluczowe znaczenie nie tylko w przypadku jednego meczu, ale o tym wszystkim teraz w rozmowie z Jarkiem. Jarek, mamy trzecie miejsce po rundzie zasadniczej i tak na początek naszej rozmowy to wrócimy do tego Wrocławia, do tej twojej trójki na koniec tamtego spotkania, bo jak się okazuje te 3 punkty były niesamowicie istotne. Bez tych 3 punktów nie byłoby tego trzeciego miejsca, bo mielibyśmy gorszy bilans bezpośrednich spotkań ze Śląskiem Wrocław, także ten rzut okazuje się bardzo ważny w kontekście całej rundy zasadniczej. No tak, no nie ma tutaj co za dużo mówić, no bo gramy zawsze do końca i nawet wiele razy to ten podkreśla. Nawet jak jest przewaga 10-15 punktów, to później może się liczyć każdy punkcik, także super, że się ten rzut udało trafić i jak okazało się, no, bardzo nam pomógł. No i wtedy też od razu po tym meczu trener Widin, trener Śląska wspominał o tym, bardzo żałował, że ty trafiłeś, my byliśmy zadowoleni z tego. No była taka sytuacja, no takie życie, no co mam powiedzieć więcej. Najważniejsze, że jesteśmy na tym trzecim miejscu, że przystępujemy do fazy play-off. Te ostatnie sukcesy i Bańka, i wcześniej pokonanie Zastalu, to powoduje, że przystępujecie do tych play-offów z dużą pewnością siebie? No zdecydowanie tak. Myślę, że ostatnie miesiące to bardzo ciężka praca z naszej strony.
I to nie jest przypadkiem, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Na pewno głównie zasługa też trenera, który to wszystko poukładał. Myślę, że wyglądamy dosyć fajnie na ten moment. Tak jak podkreślam wiele razy, że ta forma ma przyjść na play-offy i ja głęboko w to wierzę, że jeszcze stać nas na lepszą grę, bo jeszcze musimy się wznieść ponad to, co pokazujemy, żeby osiągnąć ten upragniony cel, jakim jest Mistrzostwo Polski. Także fajnie, że w końcu te play-offy startują i nie możemy się czekać. Tym bardziej, że rok temu nie było tych play-offów, także podejrzewam, że wy zawodnicy jesteście spragnieni tego grania w tych play-offach, bo każdy podkreśla, że to jest ta taka wisienka na tym torcie. No zdecydowanie, no, cały sezon po to się gra, żeby w końcu w tych play-offach zagrać, także tak jak mówisz, nie było rok czasu play-offów, także w końcu fajna gra się, męska gra zaczyna, także będzie ciekawie na pewno. Co cię najbardziej nakręca właśnie w tych play-offach i co jest najważniejsze twoim zdaniem w play-offach? Obrona, jak zawsze, zawsze będę podkreślał, to jak też jesteśmy twardzi psychicznie, mentalnie przygotowani do tego, bo mówię, tutaj spotykamy się z tym samym przeciwnikiem minimum 3 razy, także to też trzeba być przygotowanym psychicznie i być na to odpornym. Wiadomo, taktyka, ale przede wszystkim obrona i wiara w zwycięstwo. A ta sfera mentalna, psychologiczna w play-offie? No, jeden z kluczy na pewno. No dobra, to jeszcze jedno pytanie. Start Lublin, jaki to będzie rywal, jakiego się spodziewacie, jakiej rywalizacji się spodziewacie z drużyną Dawida Detka? Znaczy na pewno trudny rywal, ale każdy zresztą w play-offach, tak? No nie ma mówić, że ktoś będzie łatwy czy trudny. Należy podkreślić, że do tej pory nie przegraliśmy z Lublinem, także mam nadzieję, że się to nie stanie w tym sezonie, że przegramy. Lublin przyjedzie na pewno bardzo zmotywowany, na pewno podrażniony ostatnimi porażkami, na pewno też na Pucharze Polski mieli dużo zastrzeżeń do sędziów. Czuli się pokrzywdzeni, także mam nadzieję, że wyjaśnimy to tutaj szybko, kto jest lepszym zespołem. Na pewno też mają tenera, mają w zespole Łącińskiego Kamila, który też był tenera Igora, także zna jego taktykę, jego filozofię gry. Myślę, że będą przygotowani też na nas, ale też z drugiej strony i my będziemy przygotowani. Też tener ma kilka pomysłów, jak ten zespół zatrzymać, także mówię, no mamy swoje już jakieś klucze, wiemy co mamy grać, na czym się mamy skupić i tylko teraz to zrealizować. Powracamy do Areny Ostrów. Od 17.30 mecz tutaj z ekipą Pszczółki Starty Lublin na początek ćwierćfinału play-off. Andrzej, my wchodzimy do tego play-offu z taką chyba dużą pewnością siebie i na takiej fali wznoszącej. Pokonany tutaj za Stal, 2 sukcesy w FIBA Europe Cup, awans do Final Four. To wszystko zbudowało jeszcze bardziej naszą drużynę. Taki dobry timing przed play-offami? Na pewno takie zwycięstwa budują drużynę i pozwalają uwierzyć w umiejętności, uwierzyć w pracę, którą się wykonuje. To jest dobry moment, na pewno lepiej wchodzić wygrywając niż przegrywając i to nie podlega żadnej dyskusji. I także po prostu jesteśmy, myślę, optymalnie przygotowani do meczów playoffowych i pozostaje czekać na pierwszy gwizdek. Ale z drugiej strony po tej bańce, jak wróciliśmy w piątek, w sobotę był trening już tutaj w Arenie Ostrów, musieliście z trenerem jakoś tak zadbać o sferę mentalną, żeby gdzieś nie wkradło się trochę rozluźnienia do drużyny? Myślę, że zawodnicy są profesjonalistami, ale jako sztab, jako pierwszy trener na pewno dbał o to, aby nie było jakiegokolwiek rozluźnienia, koncentracja na każdym meetingu wideo, czy na każdym treningu i takie samo podejście będzie na meczu, ale zawodnicy myślę, że też sobie zdają doskonale sprawę, w jakim jesteśmy momencie sezonu i jakiejś wielkiej specjalnej mobilizacji tutaj nie potrzeba było. No dobra, to teraz zaglądamy do drużyny z Lublina, która we wtorkowy wieczór tutaj trenowała w Arenie Ostrów. Porozmawialiśmy, zajrzeliśmy do tego zespołu. No to posłuchajcie Państwo. Kamil, na początek o hale, bo jak przyjeżdżałeś do Ostrowa i święciłeś sukcesy z drużyną Anwilu, no to w hali szkolnej, która znajduje się przy ulicy Wrocławskiej, dzisiaj po raz pierwszy tutaj w Arenie Ostrów. Jakie wrażenia? Nie, no przepiękny obiekt, naprawdę. Od szatni po salę, po obiekt, po kosze, po parkiet, naprawdę fantastycznie. Nieco żałuję, że już nie w sali gimnazjalnej, w której, no, z której mam dobre wspomnienie, zawsze mi się miło grało. Nowa historia też dla mnie, zobaczymy jak to się potoczy.
No dobra, jak tam w drużynie Pszczółki Starty Lublin, naładowani tak pozytywnie przed tymi playoffami? No bo też nie ma co ukrywać, że dla was taki sezon to takie falowanie, góra, dół, jak to przed playoffami? Dokładnie tak, no nie, jesteśmy zmobilizowani, myślę, że i przygotowani mentalnie i taktycznie dosyć dobrze, chociaż wiadomo, że playoffy to są szachy i niemalże co mecz to troszeczkę inaczej to taktycznie wygląda. Wiemy, jaka jest nasza rola w tej rywalizacji, nie mamy przewagi własnego parkietu. Natomiast no mówię, no, każdy mecz może być inny. Ja już też trochę tych spotkań w playoffach rozegrałem i wygrywałem w seriach i przegrywałem. Różnie się losy mogą potoczyć. Trzeba myśleć tylko o każdym najbliższym spotkaniu. My na ten moment wszyscy jesteśmy zdrowi i gotowi do gry i to też jest bardzo ważne. Osoba Igora Milicicia, jak czytałem w wywiadzie na Sportowych Faktach, mobilizuje ciebie, ale też powoduje, że doradzasz trenerowi Detkowi. Czego się można spodziewać po Igorze Miliciciu? No tak, no myślę, że dobrze znam zarówno ja Igora Milicicia, jak i Igor Milicic mnie, więc to nie jest tak, że jeden i drugi się nie rozwija i nie stoi w miejscu jako zawodnik, on jako trener i zapewne widać to zresztą po pracy tutaj Igora w Ostrowie, że nowe jakieś rozwiązania dodaje i ma kilka nowych pomysłów, więc rozwija się jako szkoleniowiec i zapewne coś na tę serię przygotuje, tak jak przygotowywał, jak graliśmy wspólnie we Włocławku. Także mówię, to, że jutro mecz może wyglądać w jakiś sposób, nie znaczy, że tak samo będzie wyglądał za dwa czy za trzy dni, więc trochę szachów, trochę podpowiedzi z mojej strony, ale wszystko jak zwykle weryfikuje boisko i możesz być super przygotowany taktycznie, ale nic nie trafiać do kosza i schodzisz z porażką, więc dużo chłodnej głowy, a jutro pełna mobilizacja i na pełen gaz. Wielu fachowców typuje łatwą serię dla Stalówki. Was, podejrzewam, to bardzo mobilizuje, żeby pokazać, że to jest za wcześnie postawiony krzyżyk na starcie. Tak, to jest zawsze jakaś taka dodatkowa mobilizacja i chęć pokazania, udowodnienia. No cóż, to my gramy, nie fachowcy czy internetowi wyjadacze, nie wiem jak ich nazwać, tylko koszykarze na boisku. Na pewno wiemy, że Stalówka ma super silną ekipę w tym roku i pokazała to zarówno w polskiej lidze, w końcówce sezonu, pokonując Stelmet dosyć wyraźnie u siebie. Pokazała to w trakcie gier na europejskich parkietach, więc wiemy przeciwko komu gramy i czego możemy się spodziewać. I tyle, no mówię, no to koszykówka to jest dosyć nieprzewidywalny sport i możesz być super, tak jak wspomniałem wcześniej, taktycznie przygotowany, a potem to wszystko jest w sekundę zrujnowane, bo gdzieś założenia taktyczne drużyny przeciwnej są zupełnie inne i to, co przygotowywałeś przez parę dni, może lec w gruzach, więc trzeba też z chłodną głową reagować dosyć szybko na to, co się właśnie dzieje na boisku. To jeszcze jedna rzecz, przed rokiem nie było playoffów, to powoduje, że ten głód gry w tej najważniejszej części sezonu jest u ciebie w zespole podwójny właśnie, bo to jest dodatkowa adrenalina, emocje, te wszystkie rzeczy związane z playoffami i ta przerwa roczna przez COVID chyba wytworzyła taki głód. No tak, wszystko powiedziałeś. To jest po prostu, na to czeka zawodowy sportowiec. Start Lublin jako klub po raz pierwszy w historii gra, więc tutaj wszyscy w klubie żyją tym playoffem i tą pierwszą serią ćwierćfinałową. No ja się już nie mogłem doczekać i mówię, te ostatnie też kilka spotkań w sezonie zasadniczym, to już gdzieś ta głowa była w playoffach. To jest taka wisienka na torcie dla każdego, myślę, że sportowca, koszykarza i każdy na to czeka, chce się pokazać. Mówi się, że całym sezonem zasadniczym walczy się o przyszły kontrakt, a w całych playoffach walczy się o to, żeby mieć co wspominać i wnukom opowiadać. Więc my myślę, że pokazywaliśmy w sezonie zasadniczym, że naprawdę jesteśmy niezłą ekipą, a teraz jest czas na to, żeby sprawić, myślę, że nie nadużyję tego słowa, ale małą niespodziankę i pokonać Ostrowian i zapisać się gdzieś na kartach historii lubelskiego klubu. No dobrze, to wiemy, co się dzieje w ekipie Startu Lublin, Pszczółki Startu Lublin, też duża koncentracja, też duża mobilizacja. Jak słyszeliśmy, wszyscy stawiają w tej rywalizacji na nasz zespół, no ale Lublinianie chcą tutaj sprawić też niespodziankę.
Andrzej, ty jako trener w fazie play-off na poziomie ekstraklasy byłeś w Radomiu, tak? Raz? Byłem w Radomiu i w Ostrowie, czyli to są moje trzecie play-offy. A no właśnie, bo jeszcze był Ostrów z Anwilem Włocławek przecież, tak? Tak, tak, tak. Także tak. Tutaj to... Pierwszej rundy play-off jeszcze nie przeszedłem, wspominałem to już trenerowi Miejciciowi, bardzo bym chciał, aby do tego doszło. Żeby w końcu wskoczyć do tej czołowej czwórki. Jak tak rozmawiacie z zawodnikami, jak ty rozmawiasz z trenerem? Na co przede wszystkim zwracać uwagę w play-offie? Co jest taką jakby bazą, fundamentem w tej rywalizacji? Sfera mentalna, psychiczna, jak to gdzieś tam? Myślę, że nie ma jednej takiej kwestii. Bardziej to, co rozmawialiśmy wcześniej, że bazuje się na tym, co zostało zbudowane przez cały sezon, czy przez jakiś tam okres czasu. I na tym trzeba po prostu bazować. Bardziej można zwrócić uwagę na jakieś szczegóły, szczególnie jeśli chodzi o przeciwnika, bo będzie grało się z tym przeciwnikiem przynajmniej trzy razy. To co jest takie innego rozróżnia, to są właśnie te detale odnośnie przeciwnika, gdzie większą uwagę po prostu trzeba zwrócić na to, gdzie może nas przeciwnik zaskoczyć, gdzie ma mocne strony, gdzie ma słabe strony. Może to być jeszcze bardziej rozbudowane niż dochodzi to w sezonie, gdy jest jedno spotkanie z przeciwnikiem i później jest następny rywal. My zakończyliśmy rundę na trzecim miejscu, lubelski zespół na szóstej pozycji, 17 wygranych, 13 porażek. Po cichu przygotowywaliście się już od kilku dni do tej rywalizacji ze startem, pomimo tego zaległego meczu Legii z Kingiem Szczecin. Wiadomo, King choroby, juniorzy pojechali na mecz do Warszawy, to jakby już tak, czuliście to, że tak się to skończy, że to będzie lubi? Dosłuchiwaliśmy, gdzieś tam się staraliśmy po prostu zbierać informacje, czy rzeczywiście w Szczecinie wystąpią ci juniorzy, bo gdzieś takie głosy były szybciej i jak już mieliśmy potwierdzone, że będą ci juniorzy, to w 100% mogliśmy się skoncentrować na Lublinie, jednak no głównie od początku podejrzewaliśmy jednak, że to będzie spotkanie z Lublinem, tym bardziej, że mieliśmy tą bańkę, na której byliśmy zajęci innymi rywalami, także nie mieliśmy tak długiego okresu przygotowań, jak mają zespoły, które nie grały, jak miała reszta zespołu poza tak? Szczecinem i Legią, także nie było nawet czasu na to zastanawianie, bo praktycznie tuż po powrocie było już wiadomo, że do Warszawy zespół ze Szczecina uda się w eksperymentalnym składzie, także przygotowywaliśmy się po prostu pod Lublin. Okej, kolejny materiał, sporo tych materiałów w dzisiejszym programie zapowiadającym tą rywalizację. Teraz James Florence, kapitan naszego zespołu, zawodnik, który był MVP finałów, który zdobywał Mistrzostwo Polski z drużyną ze Stalu Zielona Góra, także tego doświadczenia playoffowego Jimmy ma całą masę i o tym też w tym materiale. I mean, I think everybody's excited. This is the best time of the year. I love this time of the year so much, so I think everybody else shares the same feeling. We're all excited. That doesn't matter. Everything that happened before today doesn't really matter. Everybody starts 0-0, and the most important thing is tomorrow. I think the most important thing is everybody is on the same page. Your statistics are your statistics now. It might change, 0.5 or up or down, so it doesn't really matter. The only thing that matters now is the team, so that's the most important. Everybody having one goal. Extremely tough team. They have a lot of experience too. I mean, their point guard won two championships. The great coach. It's going to be a very, very tough series, and tomorrow is going to be a true, true battle. Tyle nasz kapitan, tyle Jimmy Florence. My powracamy do Areny Ostrów. No i teraz widzimy grafikę, która prezentuje nasze tegoroczne mecze z drużyną z Lublina. 3-0. Tak to wyglądało w tym tegorocznym sezonie. Najpierw wygrany mecz we wrześniu w Ostrowie 79-74. Później na początku stycznia wygrany mecz w Lublinie 82-62. No i ponownie 11 lutego w ćwierćfinale Suzuki Pucharu Polski pokonaliśmy ekipę
Pszczółki 80-73, a w historii meczów ostrowsko-lubelskich od 2015 roku w 13 takich spotkaniach 11 razy wygrywali Ostrowianie. W roli gospodarza 6 wygranych Stalówki, ani jednego sukcesu drużyny z Lublina. I teraz, Andrzej, to 3-0 w tym sezonie jakie ma znaczenie przed tym ćwierćfinałem? Myślę, że na samym ćwierćfinale nie będzie miało już żadnego znaczenia. Pamiętamy choćby historię Anwilu Włocławek z Arką Gdynia, którzy mieli 0-3 w finale, a później pokonali ich w serii playoffowej, także myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Większe znaczenie może mieć to, w jakim etapie my jesteśmy, a w jakim etapie zespół lubelski my wkraczamy po zwycięstwach. Budujemy się tymi zwycięstwami, oni ostatnio nie grali najlepszej koszykówki, ale oczywiście może się to zmienić w ich wydaniu. No właśnie, bo też jakby fachowcy podkreślają to, że my jesteśmy na tej fali wznoszącej, a drużyna z Lublina nie do końca taka jakby scementowana, że teraz odszedł niedawno Janik Frank, który wylądował na Litwie, że mają swoje takie problemy. To też może być nasz taki atut? Myślę, że to może być obrócone jako atut, bo rozmawiamy o tym, że buduje się ten zespół, że jest pewny siebie, że wygrywa spotkanie i to jest na pewno pozytywne dla drużyny, jak przegrywasz to. Czy jak nie grasz tak, jakbyś chciał, oczekiwał, jakbyś chciał grać, to gdzieś tam te morale po to opadają, ale tak naprawdę wystarczy jeden mecz, który może to odmienić, gdzie jeden z zespołów wygra, zagra dobre spotkanie, poczuje się pewnie i całe nasze te dewagacje wtedy nie będą miały żadnego znaczenia. No i to jest właśnie playoff, tak, że w takiej serii jeden mecz, jeden rzut na przykład przy równanym meczu i wygrana nawet jednym punktem może odmienić niesamowicie całą serię. Dokładnie i po prostu wtedy nie ma znaczenia to, co było wcześniej, to, co się działo w sezonie zasadniczym, to też jest ta magia playoffów. Po to gdzieś to zostało wymyślone, że dlatego też jest to tak bardziej emocjonujące niż sezon zasadniczy, gdzie masz dużo tych spotkań, wiesz, że margines błędu jest spory, tutaj niestety jest bardzo mały. No dobra, to mamy kolejny materiał, raz jeszcze zaglądamy do ekipy z Lublina, zobaczmy i posłuchajmy. Michał, po raz pierwszy drużyna startu Lublin gra w playoffach, także tutaj przed chwilą Kamil Łączyński powiedział, że dla was to jest duża rzecz, duże wydarzenie, no i duży apetyt na to, żeby w tych playoffach nawojować. No na pewno będziemy walczyć, na pewno to jest fajnie dla klubu, że jesteśmy w tych playoffach, troszeczkę liczyliśmy na wyższe miejsce, końcówkę sezonu mieliśmy mniej udaną, natomiast myślę, że troszkę się przegrupowaliśmy po tym końcu sezonu, na pewno tanio nie sprzedamy skóry tutaj i będziemy walczyć o każdą piłkę. Nasza drużyna dla was jest niewygodnym rywalem, co pokazują te trzy mecze w tym sezonie, czy to twoje zdanie w ogóle nie ma teraz znaczenia? Na pewno jakieś tam ma, widać że gdzieś te mecze dwa były na pewno zacięte, końcówki były rozstrzygnięte na korzyść waszego zespołu. W jednym meczu w ogóle słabo zagraliśmy i przegraliśmy dużo, natomiast w tych dwóch meczach byliśmy do czwartej kwarty w grze, więc myślę, że mam nadzieję, że może się to szczęście troszkę odmieni. No właśnie, bo ta rywalizacja to na pewno będzie duża walka, duża rywalizacja, bo też jest taki styl gry obu drużyn, które grają bardzo ostro, mocno i agresywnie. Tak, no my jesteśmy fizyczną drużyną, Ostrów jest fizyczną drużyną, na pewno tutaj będzie iskrzyć w tych meczach i na pewno każdy zostawi tutaj serce na parkiecie, a wiadomo, mecze się wygrywa detalami, czasami jedną akcją, czasami troszeczkę trzeba mieć szczęścia, więc no na pewno będziemy walczyć i zobaczymy. No, jesteśmy pozytywnie nastawieni, wiemy, że drużyna Ostrowa jest mocna, ale też czujemy się mocni fizycznie i psychicznie. Mam nadzieję, że pokażemy to jutro na parkiecie. To jeszcze jedna taka kwestia, ten pierwszy mecz środowy w Ostrowie. Są takie teorie, że w tym pierwszym meczu playoffowym lepiej przystępować w roli gościa, który ma mniejszą presję, mniejsze takie obciążenie psychiczne. Jak ty do tego podchodzisz? Różnie to bywa. Wiadomo, że ten mecz jest dosyć ważny dla układu na przykład psychicznego też, bo jeśli byśmy my, udałoby nam się wygrać, to wiadomo, że ta psychika idzie nam do góry, a wasza drużyna ma już tam presję w drugim meczu, że dobrze by było wygrać ten drugi mecz, bo wiadomo, jechać do Lublina z porażką 2-0 u siebie, no to jest ciężko. Zdajemy sobie sprawę, że różnie się może ułożyć, natomiast no, my też nie będziemy z tego robić jakiejś tragedii, jak przegramy pierwszy mecz, będziemy chcieli wygrać wtedy drugi, czy ewentualnie u siebie. No wiadomo, to jest playoff, tutaj wszystko się może zdarzyć, to trener Milicic chyba najlepiej o tym wie, gdzie dwa, trzy sezony temu przystępował z pierwszej pozycji w playoffach, a przegrał z ósmą drużyną 3-2, więc nigdy nie można być pewnym do końca, czy się wygra z kimś mecz, czy nie, bo jedna kontuzja może odmienić całą serię i mam nadzieję, że nikt oczywiście tej kontuzji nie złapie, ale tak to niestety jest i no szczęście sprzyja lepszym, zobaczymy.
Ponownie jesteśmy w Arenie Ostrów, 17.30, ten dzisiejszy mecz, jak i cała seria z drużyną z Lublina w serwisie Emocje TV. Oczywiście po zakończeniu tego spotkania dzisiejszego o godzinie około 19.30-19.40 będziemy się łączyć, będziemy podsumowywać, będziemy oceniać tą rywalizację. A teraz czas trochę porozmawiać o zespole Dawida Tetka. Tam się wszystko kręci wokół Kamila Łączyńskiego? Na pewno jest to rozgrywający, to wiemy, jaka ważna postać, ale nie tylko wokół Kamila, bo mają wielu wartościowych zawodników i od których dużo, dużo zależy. Jak, no, oczywiście wspomniany Łączyński jest jednym z takich, ale Laksa, Dorsey Walker czy ostatnio Ware, także na pewno jest tam kilku zawodników, którzy decydują o losie tej drużyny, a mają dość też wyrównany skład, bo wielu zawodników może tam dać jakość, jak polscy zawodnicy, jak Borowski, jak Dzięba. Także nie opierałbym na pewno tego, że wszystko kręci się wokół jednego zawodnika, bo na pewno to jest bardzo ważna postać, tym bardziej, że gra na newralgicznej pozycji, ale to nie jest tak, że wszystko zależy tam od niego. No i też ten jakby dodatkowy smaczek tej rywalizacji w ćwierćfinale to to, że Kamil Łączyński z trenerem Igorem Iliciciem zdobywali dwukrotnie Mistrzostwo Polski z Anwilem, także Łączka doskonale zna system pracy, system taktyczny Igora Milicicia i będzie chciał to przekazać Dawidowi Detkowi, to jakby rzecz naturalna. Zresztą sam w wywiadzie ostatnio powiedział, że dużo rozmawia z trenerem Detkiem i dużo tych informacji przekazuje szkoleniowcowi i startu. I to jest i takie... razem starają się dojść do jakiegoś konsensusu, tak? To tak. Mówił na łamach sportowych faktów. No, na pewno długo grał u trenera, był jego, można powiedzieć, przedłużeniem jego myśli na boisku, zna system, ale myślę, że trener też zna Kamila, do tego przygotowuje też drużynę pod dane spotkanie, dlatego na pewno nie da się wszystkiego przekazać. Do tego też system cały czas ewoluuje, trener się rozwija, także to nie jest, że to dokładnie co że było grali grane. Wtedy razem. Tak, teraz jest grane, są inni zawodnicy, także na pewno można przekazać ważne informacje, ale to nie da się tak, że się wszystko wyłoży. Zacieramy, drodzy Państwo, ręce, bo się będzie działo w tej rywalizacji ćwierćfinałowej. Jeszcze jeden materiał, zobaczmy najciekawsze fragmenty tej trzymeczowej, dotychczasowej rywalizacji obu ekip w tym sezonie. We'll be right back.
No dobrze, pierwszy gwizdek coraz bliżej, duża dawka emocji, adrenaliny. Bądźcie z nami, oglądajcie, trzymajcie kciuki. Zarys drużyny z Lublina jest taki, że oni grają agresywnie, oni grają twardo. Nie uciekają się nawet do takiej brudnej gry na pograniczu faul. Dokładnie, oni zawsze starają się narzucić taki styl gry, żeby ta gra była twarda, często brudna. Mocno starają się grać w obronie, w ataku starają się stawiać bardzo twarde zasłony. I też właśnie grać fizycznie, często gdzieś tam pchać tą piłkę pod kosz. Także na pewno to jest drużyna, która nastawia się na taką mocną fizyczną grę. I też teraz mi się przypomniało, jak jeszcze ze świętej pamięci Andrzejem Kowalczykiem wielokrotnie przed playoffami gdzieś tam się rozmawiało, no to trener Andrzej Kowalczyk podkreślał, jak ważny jest pierwszy mecz w takiej serii, jak istotny jest. I też wielokrotnie mówił, że łatwiej w takim pierwszym meczu być w roli gościa. Że to tak się takiej presji nie ma, że nie ma takiego obciążenia psychicznego. Nie ma takiej, jak ty spoglądasz właśnie na ten pierwszy mecz w serii? Może jest mniejsza presja, ale bardziej bym ujął to, że jeśli ciężko trenujesz i wierzysz w swoje umiejętności, to żadna presja ciebie nie przestraszy, także nie rozpatrywałbym tego w takim kontekście, ale w kontekście tego drugiego jakby zagadnienia w tym pytaniu, no to na pewno bardzo ważny jest pierwszy mecz, bo on dodaje dużą pewność siebie. Jeśli wygrasz to pierwsze spotkanie, to daje ci dużą pewność siebie na kolejne mecze i w drugą stronę. Jeśli przegrasz to pierwsze spotkanie, to może ci to bardzo podciąć skrzydła. My tutaj nie mówimy, czy to będzie 3-0, 3-1, 3-2, jak to będzie w tej rywalizacji. My się nie bawimy w te typy, bo tutaj najważniejsze jest po prostu teraz środowy mecz, potem piątkowy. Zobaczymy, co będzie po dwóch meczach i dalej idziemy w tej rywalizacji. Tutaj dokładnie, krok po kroku. Nie ma się co rozpatrywać. Po prostu najważniejsze, aby ta rywalizacja zakończyła się naszym zwycięstwem. To na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak tam zdrowotnie u nas w zespole? Wszyscy ok? Nie ma żadnych mniejszych, większych dolegliwości? Nie, po drobnym urazie wraca Szymon Ryżek, także poza nim wszyscy zdrowi. No dobrze, drodzy Państwo. Rozpoczynamy ćwierćfinał play-off Energa Basket Ligi sezon 2020-2021. Jesteśmy ze stali. Powodzenia, tak jest, trenerze. Dziękuję bardzo. Tyle Andrzej Urban, tyle od nas. 17.30 mecz w serwisie Emocje TV. Po meczu oczywiście studio tutaj prosto z Areny Ostrów. No i co? Gramy. Wielka gra o wielką stawkę, o prestiż, no i o to, żeby zameldować się w półfinale. Mecz numer jeden. Dzisiaj tutaj, w tym programie zapowiadającym to wszystko i do zobaczenia po spotkaniu. Świate, polecam. Świate, polecam. Świate, polecam. Świate, polecam.